Hej! Cześć, tata. Cześć. Co oglądasz? Witaj i Belle znowu? Tak. No bo mi się nudzi. Nudzi ci się. Ile można grać na tym telefonie? Nudzi mi się. Lalkami dzisiaj też się bawiłam. Nudzi mi się. Na gitarze też dzisiaj grałam. Czym się tutaj mam bawić? Cześć, witajcie kochani widzowie Nikoli. Dzisiaj będę troszeczkę na odcinku na Nikoli kanale, ponieważ wiem, że się Nikoli nudzi tam za drzwiami cały dzień i gra na telefonach, na gitarach, ale ile może cały czas robić takie same rzeczy. Słuchajcie, przyszły do nas takie dwie super gry. Pokażę wam, to jest pierwsza. Rush Hour. Jeszcze nie wiem dokładnie o co chodzi, ale zaraz będziemy to testować. Tam Nikola gra w oddali. I drugą, słuchajcie, gierkę mamy. Takie balansujące fasoleczki. Zaraz będziemy czytać instrukcję i tłumaczyć o co chodzi w tych gierkach, ale mam nadzieję, że Nikola zajmie się w końcu czymś innym niż granie właśnie na gitarze. Także idziemy do Nikoli. Chodźcie ze mną, ja wezmę te gry. Ona nawet nie wiedziała, że przyszły do nas te gierki. Halo! Dzień dobry! Cześć, tata. Hej. Co tam masz za gry? A skąd ty to wiesz, że to są gry? Co widać z daleka? No widzisz, jak tata był mały, to też nie było takich, wiesz, gier komputerowych, tylko się grało właśnie w takie gry planszowe. A to są jeszcze takie gry, takie na myślenie, widzisz? Wow, ale fajne, to logiczne. Pomyślałeś, naprawdę. Powiedz ja mi, chodziła. Chcemy stestować? No oczywiście. Wow. Ja sam też jestem ciekawy, ale jest tutaj jasne, sam też jestem ciekawy. Dobry. Także widzimy się za chwilkę i my przygotujemy sobie stół. I będziemy pokazywać, o co chodzi w tych gierkach. Pa, pa! A few moments later. Hejo, my już jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, ja mam balansujące fasolki, a Nikola ma Rush Hour, jakieś samochodziki. Te obie gry są takie logistyczne, trzeba pomyśleć. Właśnie. Jakiś challenge można zrobić, zobacz nawet. 40 easy to super hard. A, wyzwań, 40 kart takich z wyzwaniami tutaj jest w środku, także zaraz zobaczymy. Wszystkie gry są od firmy Think Fun, także tak, polecamy serdecznie, polecam chyba. Gierki. Chyba polecamy, zaraz zobaczymy, bo sami jesteśmy ciekawi. Może patrzyliśmy tak, tylko tak trochę na YouTube, jak to wygląda, o co tam chodzi. Właśnie. I teraz, to co, która pierwsza, która pierwsza? Może te balansujące... Czyli moja. Tak, co się. Miejmy nadzieję, że wy też ją chcieliście zobaczyć pierwszą. Także to będzie chyba wyzwanie mojej Nikoli. Zobaczcie, w środku znajduje się... Nikola, co tu mamy? Jakąś mamy podstawkę. Chyba to była ta huśtawka, co była na rysunku. Tu słuchajcie, jest taki super woreczek. No właśnie. Że można chyba sobie schować te fasolki. Tak. Słuchajcie, lecicie gdzieś samolotem. Czy jakimś innym transportem, tak? Tego pudełeczka, tak dużo miejsca, to po prostu w woreczek. Można sobie wrzucić w taki woreczek. Się zmieści, naprawdę, to tak samo. Zacisnąć i macie w woreczku. A tak. Pokaż, czy to się zmieści w ogóle. Zobaczcie. Spokojnie. Także woreczek, fajna sprawa, proszę bardzo. Tak. Odkładamy woreczek na bok. Tutaj mamy taki schod. O, zobaczcie, jakie słodziutkie, jakie miny mają. Każda ma inną minę. To wyciągaj fasoleczki, a ja szybko zaraz opowiem zasady. Góra, Nikola. Tutaj mamy fasoleczki, widać nasze fasoleczki, widać nasze tutaj fasoleczki. Coś mamy. I słuchajcie, tutaj właśnie, która to jest? Nie wiem. Aha. Musimy się trzymać tej pierwszej strony, jak robimy.
Czyli jak widzicie, o, pokażę wam, tutaj mamy pierwszą stronę. Jeśli wybraliście tą kartę, ona jest hard, czyli będzie ciężka taka do zrobienia. I musicie sami pomyśleć i wykorzystać, te czerwone musimy ułożyć już na planszy prędzej, ale sami dobieramy dwa pojedyncze, te pomarańczowe i te trzy niebieskie złączone, czyli te. I teraz musimy ustawić te fasolki poniżej, na naszym właśnie tutaj, na naszej podstawce, tak, aby to wszystko miało równowagę. Nie może być przechylone w lewo lub w prawo, bo jak się przechyli, no to wtedy automatycznie gracz przegrywa. Ale mamy tylko jeden ruch. Na przykład jak położymy, o, myślimy, że nieźle tutaj jednak, no to nie możemy, musimy już tak to zostawić. Tak, musimy tak to zostawić. I słuchajcie, z kart mamy hard, mamy medium, mamy super hard, to jest bardzo ciężkie, i mamy easy, to łatwe. Pamiętajcie, że jak rozdajemy sobie karty, to tą stroną, bo tutaj z drugiej strony, o, z tej strony macie pokazane, jak to powinno być ułożone, aby była równowaga, żeby nam się fasolki... Ale nie musicie tak akurat, można też w inny sposób. Możecie w swój sposób, tak, możecie w swój sposób. Ale musi być równowaga. Musi. Zobaczcie, jak my w sobie to zagramy. Ja tasuję karty. I przykład, wszystko będziemy pokazywać do widzów. Mamy ustawioną tutaj naszą grę i fasolki. Teraz przykładowo, ja zaczynam czy ty? Ja mogę. Zaczynaj. Pokaż tutaj... O, ja wylosowałam harda. Tylko nie, patrz jak to się układa. Daj tata pokażę. Nikola wylosowała harda. Zobaczcie, te do góry czerwone musi ułożyć już teraz, w tym momencie. Tak. A później dopasować te, co widzicie poniżej, czyli ten niebieskie trzy, dwa razy po trzy niebieskie i jeden pomarańczowy. Ja zasłaniam specjalnie od tyłu, ponieważ tutaj widzicie jest rozwiązanie, ale to Nikola nie może widzieć. Także Nikola, proszę, układaj sobie tą kartę. Tutaj mamy jeden, tutaj mamy dwa i tutaj trzy. Zobaczcie, tak to wygląda. Tak jak i na karcie. Już podstawę Nikola ułożyła. Dwa i pomarańczowy jeden. No. Tu albo tu, a pamiętaj, że to jest hard, to jest ciężkie. Daję tutaj. No. Taka podpowiedź. Że jak tu dacie jeden, na przykład takie potrójne fasolki i na samym końcu dacie po trzy fasolki też, to pamiętajcie, że te trzy będą cięższe, bo one są na samym końcu. Ale teraz tu czy tu? No to już jest ciężka decyzja. Aj! I tak było coś... Dobra, zobaczmy rozwiązanie, jak to miało być ułożone. Zobaczcie. Ja pokażę tak z bliska widzom. A tak to musi być ułożone? Tak. A Nikola ułożyła tak. Dobra. Układasz tak, jak powinno być ułożone? Tak. Pokaż mniej więcej właśnie, no co chodzi, żeby to równowaga było. Troszeczkę inaczej, no. O. I zobaczcie. Jest równowaga. I jest równowaga. Tak. I wtedy, jakby Nikola tak zrobiła, to by zdobyła jeden punkt, ale nie zdobywa. Odłożymy sobie może kartę, no bo to będzie ten punkt. Zobaczcie, ja mam super harda. I znowu muszę sobie ułożyć te czerwone. Nikola, pomoże mi ułożyć te czerwone? Tak, tak. Tutaj mam te trzy. Tutaj masz jednego i tutaj. Tak, okej. Okay. I ja muszę wykorzystać, tak jak widzieliście... te fasolki. Trzy niebieskie fasolki, dwa razy po trzy i jedna pomarańczowa. Troszkę mi upadło tutaj. Dobra. Okej. Okay. I teraz tata, tak? Oh. Ja bym dał tą tutaj, to już by nam się zrównało. No i teraz ciężko. Ja bym tam dała tą tutaj gdzieś tą trójkątną, ale trójkątną, co ja mówię. Tu damy te i te nie wiem gdzie dać. Trzy, trzy. Nie, no i tak już źle. No. Dobra, ja też się nie chciałam dać. Mi też się nie udało. Zobaczcie, jak powinno być. Tak powinno być. Jak powinno być? Wow. Słuchajcie, one powinny być tu na środku, te oba niebieskie, potrójne.
Te czerwone tu zostawaj, aha, i ten tutaj. I zobaczcie, teraz jest równowaga. Czyli mi też się nie udało zdobyć punkta i Nikola następne. Hard, super hard, super pokaż hard. Mi. Teraz Nikola takie coś musi zrobić. Dobra. No. Mi się ta gierka bardzo podoba na razie. Tak, mi też. Tylko dobrze. Tyle, że jeszcze mi się nie udało nic zdobyć punkta żadnego. Tym tutaj dała. Mhm. Już spaliłam, bo tutaj mogłam dać. No nie wiadomo, patrz. O, o, ale jeszcze ile? Dwa ci zostały? Udało mi się. I to był super hard. I tak samo zrobiłam. Tak samo jest? Tak, super hardo zrobiłam. Zobaczcie, Nikoli się udało zrobić, czyli otrzymujesz jeden punkt. Najtrudniejszego. Najtrudniejszego, dobra, odkładamy. Najtrudniejszego. Te? Nie. Ale żebym pomieszał te karty, że znowu mamy super harda. Zobaczcie, teraz mamy takie coś. Ja to pomieszam. Mhm. Dobra, co ja tu mam? Trzy czerwone. Tak. I dwa czerwone tutaj. Bo nie zawsze musi być ten jeden jeszcze. A jeszcze coś chciałem powiedzieć. W ile osób w ogóle możecie grać w tą gierkę? Od aha, od jednej. Od jednej plus, czyli naprawdę możecie grać. Całą klasę sobie możecie wziąć i sobie zagrać. Nie? No. Cała klasa. I... A możecie to... Od 5 do 108 lat. Nie wiem dlaczego 108. Jak macie 109 lat, nie grajcie. Oczywiście żartujemy. Dobra, teraz tata. Pomieszamy. Do wykorzystania mamy... Tutaj ja sobie zasłonię, żeby nie podglądać. Trzy niebieskie i... Ja już wiem. I dwa żółte. Trzy niebieskie i dwa żółte. Podglądałeś. Nie. Jeszcze źle na pewno. Skąd to wiesz? Bo już widzę, że źle na pewno. A skąd to wiesz? A poczekaj, a może gdyby... No dokładnie. Tak? Nie wiem, tak. Tak, no ale dokładnie, to jest oszust. A i to gdzie one miały być? Chyba odwrotnie. A poczekaj, jakbym tu dał te i... O! Nie. Nie. No! Chyba odwrotnie, odwrotnie. Tak? Tak, ale to... Ja... Wiedziałam, bo jak ci upadło, to ja zerknęłam. Niestety muszę oddać tą kartę. Przegrałem. Ja mam jeden punkt. No teraz ty. Widzę już, że masz medium. No, medium. Dla mnie... Pokaż to widzów. Dla ja mnie... pokazuję, nie ma podglądania. Ej, a ty sobie pokazujesz. I... Tak, tak sobie pokazujesz, że i tak przegrywam. I tak bardzo proszę, tak zasłoniłeś. Proszę, proszę. Ty się odsłoniłeś. No. Tu. Tu. Tak. Tu. Wygrałam. No nie. Dobra. O. Ja się posłuchała iść z tego samolotu. Mama dosyć chyba. Jakbym tutaj dała. Ten... Nie, tutaj mi się... Dwa żółte masz i jeden pomarańczowy, tak? Mam dwa... Podglądałaś. Nie! No dobra. Ej, ty dobrze zrobiłam. Dobra, słuchajcie, teraz ja, Nikola już ma dwa punkty, nie podglądamy. Teraz ja mam takie. Dobrze widzę w kamerze, tam dwa razy po trzy niebieskie i dwie pojedyncze pomarańczowe, tak. Niby easy. Niby easy, ale czy tata będzie ta, easy? Ja nie wierzę, że zrobiłam super harda, a tata nie zrobi tego easy. Dobra. I co? To jest easy? Tyle? Ja muszę te wszystkie ułożyć, jeszcze to i to, to ty miałaś mniej w hardzie. Ale mi easy. Dobra, ale słuchajcie. Ale łatwo, no. Już wiem. Mhm. No. Już dwa, te niebieskie bym miała z głowy. To czemu ja nie wiem? Tylko ja nie wiem? Tak. Pomyśl. Czekaj, to jedno dałbym tu. Dobrze, też tak myślałam. Też tak myślałam, naprawdę. Nie ukłamię cię. Ale co dalej? No tutaj to na pewno nie dasz tych trzech.
Nie, poczekaj, tu mam te trzy. Też tak myślałam. I teraz pytanie. Tu już mamy 6 i tu mamy na razie 3. Ale jak je położymy tu, to i tak nie dadzą rady, bo jedno oczko zostanie. Ale jeśli tu damy na samym końcu, to wtedy ta siła wzrasta 2 razy. Czyli jak jednego byśmy dali sobie tutaj, to już mamy 1, 2, 3, 4, a tu mamy 6. 4, to 2 brakuje, tak jakby fasolek, ale tu, że położymy na samym końcu, to siła powinna wzrosnąć 2 razy, o ile się nie mylę. Wiesz już, o co chodzi też? Jak ci brakuje, no bo patrz, na połowie jest połowa, a tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale tu nie mogliśmy dać 6, bo tylko mieliśmy 5, ale że tu siła wzrasta 2 razy, bo jest najdalszy punkt. Dobra, udało mi się. 2, 1. Teraz Nikola. Jakie ty masz łatwe, już stąd widzę. Easy. Easy, daj, ja pokażę z bliska. Zobaczcie, jakie proste. Niby easy, a tata jakie miała, jakie ma Nikola. Pokaż. Yes. Dobra, słuchajcie, ostatnia karta, zobaczymy, czy się Nikoli uda i patrzymy tą drugą gierkę. Tak. Słuchajcie, w międzyczasie, jeśli chcecie subskrybować Nikoli kanał, to gdzieś tu albo tu na dole możecie kliknąć taki czerwony magiczny przycisk, dać dzwoneczka. Zbieramy teraz do, ile zbiera? 60 tysięcy subskrypcji chyba było, tak? Mam 52? Coś takiego, tak. Zbieramy teraz. Możecie dać łapkę w górę. Oczywiście. I udostępniasz nasze filmiki dalej. Dalej. Jeśli wam się podobają. Ty układaj. No, ale nie wiem. Ja to zagaduję z widzami twoimi. No czekajcie. Dobra, no. To jest milion, więc... Co milion? Tylko masz 2? Nie, no albo tu, albo tu. No, i tak wygram, daję, strzelam. Ale gdzie? Wiem! Ja już widzę, pokażę rozwiązanie, tak miało być. A teraz ty sobie zobacz. Tadam! Ale i tak... Niestety... Mam ile kart? Ja wygrałam! Nikola wygrała. Ja nie wierzę do tej pory, że zrobiłam super. Ale harda, że zrobiła super. Ja cię. Dobra, słuchajcie, ja oceniam tą gierkę w skali od 1 do 10 na... 10! 108. Bo do tylu lat można grać. Nie, to ile to było? 8. 100. Na 108 oceniam tą gierkę. Szybkie sprzątanko i widzimy się za chwilę. 2 hours later. Hej, my już jesteśmy z powrotem, zapoznaliśmy się z instrukcją. Wiemy, że karty są schowane. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tu nie ma nic. Ej, wyrzucimy te samochodziki. Jak klocki Lego. Zobaczcie, jak fajnie są schowane karty. Tutaj mam karty. Już wyczuwasz przede mną? Oszukali nas! Nie ma kart w środku! Nie, startuję, są, Nikoli. Ja wyciągnę. Kiedy coś to wyciągnęła? Dobra, tak czy inaczej, nagrywamy dalej, słuchajcie. Nasze filmiki są bez ucięć. Co? Jak ty czytałeś instrukcję. Nasze filmiki są bez ucięć i dlatego nie będziemy ucinać. No i słuchajcie, szybkie tłumaczenie. Znowu tutaj mam co, Nikola? Karty! Możecie sobie zagrać w Piotrusia Pana. No nie no. Nie, żartowałem. Nie gramy tu w Piotrusia Pana, słuchajcie, tu... A, dobra. Znowu mamy karty. Expert, Bering, dobra, jakieś tam są sobie karty. I wybieramy przykładowo... To. Pierwszy obrazek. Nie wiem, czy widać na ostrości. Macie taki wzór, czyli musicie ułożyć taki wzór na tej planszy. Nikola zaraz to zrobi. Musicie czerwonym autkiem wyjechać z parkingu. Czyli... Widzicie w środku czerwone autko? Widzicie. Może widzicie. To teraz musicie tak zrobić, odsuwać wszystkie te w koło autka do przodu, do tyłu. Chyba nie ma przesuwania w lewo i w prawo, tak, tylko może. Do przodu i do tyłu możecie. Czyli musicie wszystkie poprzesuwać tak, aby nasze autko wyjechało tą drogą, czyli tutaj jest wyjazd naszego autka, zobaczcie. Czyli Nikola, ułóż, pokażesz, jak to wygląda. Ułóżmy to szybciutko. Czyli ja najpierw, tak? Tak. Słuchajcie, tu nie będziemy grać na kto wygra, kto przegra. Pokażemy tylko, o co chodzi w tej gierce, ponieważ nasz odcinek już jest bardzo długi. Tak, tak długo graliśmy w ten początek. Układamy, tak? Czerwony był tutaj chyba bardziej. O, dobra. Zielony wyjechał gdzieś.
Gdzie ty jedziesz? Dobrze, gdzieś pojechał. Na weekend majowy. A my też już mamy weekend majowy, Nikola, nie? Tak. Zapewne wy też siedzicie, oglądacie nas, też macie weekend majowy. Piszcie, jak wam mija ten weekend, znaczy weekend, no zacznie się niedługo weekend majowy, bo my publikujemy ten film w poniedziałek, a od wtorku się zaczyna weekend majowy. Matko. Nam trwają przygotowania do komunii, bo Nikola ma niebawem komunię, 13. Bo dużo ludzi się pytało, kiedy ma Nikola komunię. Do komina. Kiedy Nikola idzie do komina? Nie, na komunię. 13 maja ma komunię. Dobra. I teraz słuchajcie. A może was weźmiemy tutaj? Chcecie patrzeć z nami? Tak. Poczekaj. Kto? Chodźcie. Cześć. Jesteśmy już. Jesteśmy. No nie, i tak nie wyjadę. Słuchajcie, nie wiem, czy wybraliśmy najcięższą kartę, chyba najcięższą. No, no pewno, zobacz tu jaka jest na przykład. Wiem, już mam. Dobra, słuchajcie, zróbmy to, żeby tylko widzą. Jechałam. Oszukałaś trochę. Troszkę. No dobra, słuchaj Nikola, kończymy chyba ten nasz odcineczek, bo zobaczcie tu. Albo dobra, pokaż na taki łatwym jeszcze, jak można zrobić to fajnie, co? Dobrze. O, szybciutko. Mam tam prędkość. Bo chyba wybraliśmy bardzo ciężką kartę. No zobaczcie, jakie tu są zakorkowane te samochody, a jakie tu na przykład są. A my mamy jeszcze łatwiejsze teraz. Ale nie, nie patrzymy tutaj, o. Aha, wyjeżdżam, patrzę. A ty po prostu podglądałaś, dobra. Nie, ustawiałam. No. Dobrze. I wyjeżdżamy czerwonym, bez patrzenia. Wyjeżdżamy. Ale to się trudne wydaje. Z tą mam wyjechać. To się nie da. Daj, tata spróbuję. To się nie da. Dobra, słuchajcie, trzeba pomyśleć. Tym jedziemy tu, wjeżdżamy tym żółtym. Cofamy się może czerwonym, wjeżdżamy żółtym. Jedziemy tym, może damy tym zielonym tu. Tego też gdzieś usuniemy, a tego, no nie wiem co z tym zrobimy. Może cofniemy się czerwonym, pojedziemy żółtym tu. Tu pojedziemy tak i może pojedziemy tak i wyjedziemy, jest! Jest! Słuchajcie, udało się. Ale to szybko zrobić. Widzimy się za chwileczkę. Słuchajcie, my już jesteśmy z powrotem. Tak. Coś krzywo, kamera ustawiona. Dobra, a nie, przesuniemy. Słuchajcie, pokazałem Nikoli, jak to się gra, ale tak naprawdę na bardzo łatwym poziomie, bo ten to jest nawet podpowiedzią ciężko zrobić. Ale ogólnie gierka też jest super. Moim zdaniem jeszcze cięższa niż te fasolki chyba, co? Właśnie. No. Także ja jeszcze w te fasolki mogę grać przez najbliższe, powiedzmy, 70 lat? Nikola też w ogóle. Ale nie, bo ten wiek jest naprawdę fajny. Kończymy nasz odcineczek. Dajcie łapki w górę, jeśli wam się odcineczek podobał. I polecamy te gierki naprawdę. Razem z rodzicami możecie sobie pograć. No. I co? Chyba musi wykończyć. Tak. Kontuzja nastąpi. Kontuzja ręki. I gitara wygrała z Nikolą. Tak. A teraz wam zagramy piosenkę na... Nauczyłam chyba godzinę tatę tego. No, gra. Od trójki zacznij. Źle. Dobra, kończymy, bo ja nie umiem grać tak naprawdę. Pa! Pozdrawiamy wszystkich widzów! A few moments later. Musiałeś dać czas z tą gitarą. Serio? Na końcu jest 3-0, nie 0-3.